Lustro. Co on myśli, czuje i zamierza? I co również ty myślisz, czujesz i zamierzasz? Dzisiaj lustro z kart Lenormanda i Tarota standardowo. Zobaczmy, co oboje myślicie, co oboje czujecie i co oboje zamierzacie. Jakie karty pokażą się w lustrze takie same? Jakie karty odbiją się w tym lustrzanym właśnie rozkładzie? Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych widzów. Proszę, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, zaktywuj dzwoneczek u góry, byś dostawał powiadomienia od YouTube'a o moich różnorakich wróżbach. Dziękuję Państwu serdecznie za odwiedziny dzisiaj i codziennie. Proszę o więcej komentarzy, by wymieniali się ze mną Państwo swoją energią. Ja czytam te komentarze i właśnie one mnie inspirują do nagrywania ciągle to nowych filmików z wróżbami. Proszę również o lajki. Z tego wszystkiego żyje mój kanał. To, co jest ważne dla kanału, to interakcja, lajki, komentarze i subskrypcje. Bardzo zapraszam również wszystkich potrzebujących na wróżby indywidualne. Kontakt ze mną znajdą Państwo pod tym filmikiem, jak również w komentarzach. W zasadzie pod każdym moim filmikiem jest mój e-mail, adres e-mailowy. Mogą Państwo do mnie napisać. Wtedy wyślę Państwu od razu odpowiedź o warunkach wróżb indywidualnych. Oczywiście wróżby indywidualne idą głębiej w Waszą osobistą problematykę i w Wasze indywidualne problemy, więc zapraszam serdecznie. Kochani Państwo, dzisiaj zobaczmy, co przemówią karty. Wy jesteście po stronie prawej. Czyli wy, osoba pytająca, która ogląda teraz mój kanał. Natomiast osoba, o którą pytacie, jest po stronie lewej. Czyli na poziomie mentalnym u was. Wy, kochane osoby pytające, myślicie, że jest za dużo szkód w waszej relacji. Być może urwaliście, przerwaliście kontakt, nie macie już regularnych spotkań, komunikacji, nie macie już no, tak jakby aktywnej relacji. Bardzo dużo negatywnych tutaj spraw, które się stały, spowodowały one szkody w waszym związku, w waszym partnerstwie. Tutaj ty, osobo pytająca, masz jakieś lęki, strach. Być może strach przed kontynuacją tej relacji, przed nową szansą, nową odnową tej relacji. Być może jesteś sfrustrowana tymi problemami, że te problemy ciągle psują, tak? Być może masz tutaj lęki związane z przyszłością tej relacji lub również lęki, że być może są tak olbrzymie straty, że nie da się już nic naprawić. Tutaj być może jest też za dużo niewyjaśnionych spraw, jakichś tajemnic, które właśnie trwożą cię. Dużo niewiadomych, tak, znaków zapytań, które dają ci jakąś frustrację, przystwarzają ci jakiś lęk właśnie. Przed rozpoczęciem też nowego rozdziału, nowej fazy, nowej szansy też tutaj masz no wręcz dygoczący lęk. Czy właśnie to się uda? Czy jest sens, by to jeszcze raz kontynuować, zaczynać, próbować?
straty są tak jakieś ogromne, negatywne, tak jakieś duże, że po prostu wątpisz, jesteś rozczarowana, to zwątpienie jest bardzo tutaj widoczne i silne, tak? Jakiś też lęk, strach, być może negatywne myśli, niewiara w to, że może się znowu udać przy kolejnej szansie. To, co myśli Twój partner, o którego pytasz, lub partnerka, czyli osoba, o którą pytasz, jest na pewno temat związku. Temat związku i temat wręcz chęć, tak? Pragnienie tutaj wyleczenia czegoś. Jakaś tej, nie wiem, wiadomość do Was już idzie, jest w drodze. Wiadomość odnośna właśnie Waszej relacji, odnośnie Waszego związku, który powinien być uleczony, naprawiony. Tutaj tak jakby Wasz partner na poziomie mentalnym myślał, by coś naprawić, by coś jeszcze raz spróbować, że jeszcze nie jest wszystko stracone, że on chciałby jeszcze raz tutaj, powiedzmy, dodać ognia, by jeszcze raz, no nie wiem, no by jakaś nastała jeszcze raz szansa. Czyli jemu chodzi tutaj o związek z Wami. Temat związku jest dla niego ważny, ponieważ on będzie miał inicjatywę i on będzie tutaj zaczynał jakiś kontakt, tak? Czyli on wyjdzie tutaj z jakąś właśnie komunikacją. I o tym on teraz bardzo intensywnie, można powiedzieć, myśli. To się stanie również szybko, ten kontakt nastanie już lub za parę dni, za parę chwil, ponieważ jest to szybka karta właśnie kontaktu. Co Was łączy na poziomie mentalnym? Na poziomie mentalnym brakuje Wam coś emocjonalnie. Dziewiątka kielichów, no to dużo emocji, tak? Dużo uczuć macie, jeśli chodzi właśnie wzajemnie o swoje osoby. Dziewiątka kielichów to to, że pragniecie oboje satysfakcji emocjonalnej, ale że czujecie jakąś oboje pustkę, poszukujecie czegoś, co Wam da właśnie tą satysfakcję emocjonalną razem. Brakuje Wam tego spełnienia emocjonalnego, tych uczuć. Jesteście w stosunku do siebie nawzajem emocjonalni. Opływają Was wręcz uczucia i emocje, jeśli chodzi właśnie o wzajemne, tak? Wzajemny stosunek do siebie, ale nie możecie jakby osiągnąć tej pełni satysfakcji, bo ciągle macie jakieś problemy. I właśnie dziewiątka, jak to się mówi, dąży do dziesiątki kielichów. Dziesiątka jest to apogeum, tak? Szczęście. Natomiast dziewiątka, wiecie, że macie obopólnie do siebie wielkie jakieś romantyczne uczucia, gorące. Natomiast nie możecie być ze sobą szczęśliwi i to właśnie Wam tutaj przeszkadza. Brakuje Wam tego szczęścia, tego apogeum, tak? I tutaj jakby on chciał właśnie dlatego jeszcze spróbować, dąży do tej satysfakcji emocjonalnej. Teraz schodzimy, kochani, na drugi poziom, czyli poziom serca, poziom uczuć. Wy myślicie, kochani, że jest to osoba dla Was ważna. Być może jest to przeznaczenie, że się poznaliście, że tak długo myślicie o sobie. Jest to być może związek karmiczny lub bliźniaczy płomień, bliźniacza dusza. Jest tutaj, no w każdym bądź razie jest ta osoba i ta relacja dla Was bardzo ważna. Przez tą relację uczycie się również czegoś, być może poznajecie również siebie, swoje emocje, swoje uczucia na nowo. Tutaj jakbyście się bali podjąć ryzyka, no te lęki, które są na poziomie Waszej głowy, tutaj na poziomie serca boicie się zaryzykować, boicie się jakby wejść dokumentnie w tą grę jednak, pomimo że wiecie, że jest to osoba dla Was ważna, że myślicie o niej, że być może jesteście sobie przeznaczeni, że czujecie do siebie coś ważnego, istotnego, ale tutaj jakbyś się osoba pytająca bała jakiegoś ryzyka, bała, czy to się uda, czy nie uda, tak na dwoje babka wróżyła, tak? Mamy tu dwie kostki, no jest to takie pewne ryzyko, czy w ogóle to ma sens, czy w ogóle się uda, czy jest sens angażować się jeszcze raz. Teraz, co jest bardzo ważne w odbiciu lustrzanym, tak samo czuje Wasza osoba. Zobaczcie, kochani, w tym samym miejscu, jeśli odbije się lustro, to będzie to w tym samym miejscu. Karty przeznaczenia, karty być może bliźniaczego płomienia,
być może karmicznego związku. W każdym razie oboje myślicie, że jesteście dla siebie ważni, że ta relacja jest bardzo istotna dla waszego rozwoju, dlatego by właśnie jeszcze raz spróbować. Tutaj tak samo wasz partner identycznie myśli, że nie chce jakby popuścić, ponieważ wy jesteście dla niego ważni. Być może on się uczy czegoś przez was, być może, nie wiem, dojrzeje, tak, do pewnego stanu emocjonalnego dzięki wam. Tutaj jest jakiś związek, który oboje uważacie za bardzo, bardzo ważny. I to właśnie tutaj odbija się w tym lustrze u was obojgu na poziomie serca. Natomiast to, co jest u waszego partnera, czy u waszej osoby, o której myślicie, to jest pragnienie szczęścia, pragnienie być z wami szczęśliwym, spełnionym, tak? Czyli wracamy tutaj do tego tematu spełnienia uczuciowego, emocjonalnego, który tutaj wam brakuje. Właśnie o tym marzy tutaj na poziomie serca mężczyzna. Wy jesteście jego szczęściem. On chce o was zawalczyć, do was napisać, nawiązać jakiś kontakt szybki, tak? Ponieważ on wierzy w to, że wy jesteście jego szczęściem i on chce jeszcze raz spróbować, by osiągnąć to szczęście, by znowu powróciły te piękne, szczęśliwe momenty. Zobaczmy, kochani, co karta Tarota mówi o was obojgu, co was łączy, jeśli chodzi o poziom tutaj emocjonalny. Anioł Stróż, czyli jakby Wszechświat czuwał nad wami. Karta wstrzemięźliwości, opanowania, cierpliwości, spokoju, tak? Że Wszechświat jakby wszystko to poukłada w swoim czasie. Tutaj nie, jakby w nieskończoności są tutaj wasze energie ważne, istotne, te energie dobra i zła, które się uzupełniają. Tutaj widzicie energie, które przepływają, które jakby ze sobą tutaj współgrają, czy energia damska i męska, która ze sobą tutaj powinna albo będzie harmonizować, tak, że wierzycie w to oboje i chcecie na to czekać, cierpliwie, spokojnie na to czekać. Wszechświat być może zadecyduje, kiedy będziecie mogli się znów spotkać i być może uda się jeszcze jedna szansa. Tutaj, kochani, schodzimy teraz do poziomu trzeciego, czyli jakie są wasze zamiary. Osoba pytająca, no zamiary wasze są na pewno wyjaśnienie różnych spraw, które są niejasne. Tutaj też chcecie być szczęśliwi, ta karta szczęścia, karta szczęśliwej gwiazdy. Wierzycie, że być może jeszcze się coś tutaj może wyjaśnić między wami, że to, co umarło teraz, to, co jest właśnie teraz, nie wiem, zakończone, czy poniosła wasza relacja tyle strat, tak, bo były tutaj te szczury właśnie, to, że to się jeszcze ma szansę odrodzić, tak, jak Feniks z popiołów, czyli tutaj, że są jeszcze ewentualnie jakieś możliwości wyjaśnienia czegoś, jakiegoś szczęścia, jakiegoś spełnienia marzeń, odrodzenia się tego związku. Do tego, czego wy pragniecie, to jest na pewno miłość. Jesteście zakochane w tej osobie, czy zakochani, czyli wy osoba pytająca, niezależnie czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, na pewno macie tutaj w sercu miłość, uczucia miłosne. Jesteście zakochani, zakochane w zależności czy się do tego przyznajecie, czy też nie. Niemniej jednak są tutaj uczucia miłosne, pragnienia miłosne, zamiary miłosne, czyli pragnienie właśnie tego szczęścia, tak, w miłości. I to są wasze plany i zamiary, wasze marzenia. U was, u waszej osoby, o którą pytacie, tutaj jest jakaś nieszczerość, tak? On myśli o was, tutaj no wy jesteście dla niego bardzo seksualną, atrakcyjną kobietą, osobą i on myśli, że wy jesteście być może jakieś nieszczere, że wy może jesteście jakieś, nie wiem, może go zdradzacie, może gracie z nim nieszczerze, może coś kryjecie przed nim. On ma jakieś tutaj ewentualnie jakieś wątpliwości być może, jeśli chodzi o waszą szczerość. Natomiast tutaj jego tematem jest być może jakaś zdrada, jakieś kłamstwa, jakaś nieuczciwość, nieszczerość, tak?
być może jakieś fałszywe zachowania. Także tutaj uwaga też, przestroga, być może on jest jakimś toksycznym, egoistycznym człowiekiem. Trzeba uważać też na jego zachowania, w jaki sposób on będzie teraz próbował, co on będzie mówił, czy to wszystko jest szczere, czy to wszystko jest autentyczne i uczciwe. Także wy musicie uważać. Tutaj, kochani, karta Tarota pokazuje, co jest wspólnego w waszych zamiarach. W waszych zamiarach jest coś, co się odnawia, coś, co przychodzi. No, karta sądu, tak? Karta sądu ostatecznego, czyli zamknięcie wszystkich starych spraw, wyjaśnienie wszystkich starych, obciążających spraw, frustrujących i narodzenie się na nowo, tak? Czyli zmartwychwstanie. I tutaj oboje macie takie oczekiwania i zamiary, by coś między wami zmartwychwstało, urodziło się na nowo, właśnie odnowiło się po jakiejś próbie wyjaśnienia. Tak? I oboje macie takie oczekiwania. Tutaj oboje też jesteście, karta na dnie Tarota pokazuje króla kielichów, czyli oboje jesteście w tym temacie zakochani, opływają was emocje, uczucia, pragniecie właśnie pójść za głosem serca i pragniecie, by to zakochanie, ten stan miłości, romantyczności, by jeszcze wrócił i by jeszcze coś z tego wyszło. Także takie mam tutaj, kochani, karty w lustrze. Ta karta w lustrze, która się rzeczywiście tutaj odbija, to jest karta tylko krzyża numer 36, czyli że ten związek jest bardzo dla obojga was ważny, być może właśnie związek z przeznaczenia lub bliźniacza dusza, bliźniaczy płomień i tak dalej. Zobaczmy, jakie energie są ważne dla was w tym związku. Proszę o kartę energetyczną. Proszę o kartę energetyczną. Angel of Love, kochani, czyli anioł miłości. Anioł, który trzyma serce na dłoni, kochani, anioł miłości, czyli anioł miłości, który jest energią w waszym związku, w waszym partnerstwie. Anioł miłości, który mówi właśnie tutaj, że ta miłość jeszcze może się odnowić, może znów przyjść, zaiskrzyć, może być prezentna, tak? Czyli anioł miłości jest oczywiście przepiękna, przepiękna karta, która no, napawa nadzieją, tak? Napawa nadzieją, że jeszcze może coś się uda, że może jeszcze uczucia mogą wrócić, że miłość jest jeszcze, tak? W powietrzu. Zobaczmy jeszcze karty miłosne, orakel miłosny. Trust, czyli zaufanie. This situation is calling for you to have faith. Ok, czyli ta karta wzywa, ta sytuacja wzywa cię do tego, byś miał zaufanie, byś ufał tej osobie, byś wierzył w to, co mówi, w to, co robi, byś bardziej była ufny, tak, na ten związek, byś nie była ciągle podejrzliwa, jakaś ciągle, nie wiem, właśnie nieufna, tylko ufność, tak? Zaufanie. Zaufanie jest podstawą każdej relacji, każdego związku. Czyli tutaj zaufanie, które być może brakuje w tym związku, które jest niemniej jednak bardzo ważne, istotne dla odbudowy ewentualnie tej relacji lub dla poprowadzenia tej relacji właśnie w dobrym kierunku. Zobaczmy na koniec, co chce ci partner powiedzieć. Co chce ci osoba ukochana, o którą teraz pytasz, o której myślisz, powiedzieć.
heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Oj, przepraszam. Święte pojednanie. Święte połączenie. Pojednanie. Chroń Twoją relację jak skarb. Czyli chroń tą relację, ufaj, wierz, że jest ta relacja skarbem, że może coś się uda. Nawet tutaj ten tytuł tej karty, święte pojednanie, święte zjednoczenie, tu mówi o tym, że wszechświat musi Wam pomóc, że wszechświat właśnie stworzy jakiś moment magiczny, święty, żebyście się pojednali, byście się jeszcze pojednali, poczuli. Piękna, piękna również karta, którą jeszcze chyba nigdy nie wyciągnęłam. Także zaufajcie w to, że również Wszechświat, Anioł Stróż, Archaniołowie tutaj czuwają nad Waszą relacją, tak? Opanowanie, spokój, że nadejdzie odpowiedni czas, byście jeszcze doznali być może razem szczęścia. Tego Wam oczywiście życzę, jak również życzę tego sobie. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.